Cześć, 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 cześć. Siemaneczko, moi drodzy. Witajcie. Witajcie w Fortnite. Cały czas wydarzenie halloweenowe trwa. Koszmarów, czar. I spójrzcie, mam już tyle cukiereczków, że jestem w stanie kupić sobie 10 koszmarolam. Tak jest, całe 10 koszmarolam. Także biorę, kupuję i zobaczmy, może coś ciekawego wyleci. Oby tak. No, wybierz mnie. Dobrze, wybieramy w takim bądź razie ciebie. I co, do boju? Pierwsza lama. To było genialne! Okej. Już zaczynamy coś fajniejszego otrzymywać. O! Mam cię, złotego nawet. O, epicki ten, śmiesznie. Co prawda nic legendarnego, ale fajnie. Ale fajnie. Jedziemy dalej, kolejna lama. Zaczynamy od szarych rzeczy, przez zielone, niebieską i za chwilkę pewnie coś lepszego zacznie wypadać. Może tym razem coś legendarnego, oby. Jakiś wybór, proszę bardzo. Wybór na różowym. Dwusób albo ośka. No z racji tego, że raczej strzelam, to wezmę chyba dwusuba, chociaż to jest shotgun, co? A tutaj mamy ośkę. Wezmę jednak ośkę. Co wy na to? Cześć, przystojniaku. Nic legendarnego, niestety. Dwie lamy. Dwie lamy, nic legendarnego. Jedziemy dalej. Nagrody. Tak jest, nagrody. Pięknie się zorientowałaś. I zaraz zobaczymy. O, siemano. Siemaneczko. Proszę bardzo, i ocaleniec. Cześć! Siemanko, siemanko. Trzy lamy, dwie legendarne rzeczy. Z dwóch pierwszych nic. Z tej ostatniej aż dwie. Oby tutaj powtórzył się sukces. Fajnie by było. Cześć, grubasie. O, proszę bardzo, dwusów. Dobrze, że ośkę wtedy wybrałem. Tego dwusuwa mogę sobie fluksem poprawić na legendarnego. Przebojowy pomysł. Jak się lamie podoba, to i ja jestem zachwycony. Lecimy dalej. Sprawdźmy, co tutaj. Znowu od szarego zaczynamy. Ale idźmy, idźmy, idźmy dalej. I nie traćmy nadziei na legendarny sukces. Weźmy cokolwiek, bo to niebieskie. I kiedy będą te fajniejsze rzeczy? Już teraz. Już teraz się fajniejsze rzeczy zaczynają. Weźmy konstruktorkę. O, siemaneczko. Witamy. Do kopalni. Do kopalni, okej. To kopiemy. Zobaczmy, co tutaj będzie. A zobaczymy, czy ja będę żałował. Zobaczymy, czy ja będę żałował. No chociaż nie, no co bym nie dostał, to będzie fajnie, prawda? Proszę bardzo, Sara tutaj fioletowa. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. Ktoś ma poważne zamiary. Jedziemy dalej. Walczcie dalej! No, ja to walczę w zasadzie non-stop, nieustannie. Chociaż póki co chyba tylko z jednej lamy były legendarne rzeczy, co prawda dwie, ale chyba tylko z jednej. Sukcesem tego nazwać nie można, ale proszę bardzo, łabędź. Mamy LKM-a. Mamy LKM-a z tego oto wydarzenia. To legendarnego od razu. Zaraz sobie przeanalizujemy to wszystko jeszcze, co mi wypadło. Ale tutaj popatrzmy jeszcze pomalutku. Przechodzimy do tych lepszych, że proszę bardzo, i fioletowy do księgi kolekcji na pewno zagości. Jegomość mój. Klasyka zawsze styka. Proszę bardzo. Lama w drodze. No dużo rzeczy do przepalenia, dużo rzeczy do przepalenia. Ale są też takie, których na pewno nie przepalę. Kolejną lamą lecimy, nie czekamy na nic.
Zaczynamy od zielonego, to jest szansa. Jest szansa na, że będzie od razu legendarna rzecz w tej lamie. A może nawet dwie, kto wie, zobaczymy. Ośka, tym razem fioletowa. A nie, już mam jedną fioletową. Nie było żadnego legendarnego niestety w tej. Myślałem, że jak od zielonego zaczniemy, to będę miał legendarnego, ale nie miałem. Okej, okay, mamy ośkę i to chyba dwie fioletowe. Jedną fluksem, jeśli mnie stać, to będę mógł sobie zrobić na legendarną. Także jest okej, okay, dobra. Jedna ośka. Czy to jest karbował? Czy to jest broń z wydarzenia? A tak, chociaż pewnie nie jestem. Idźmy dalej. Do tych najciekawszych rzeczy, czyli proszę bardzo. Łabędź. Wskaźnik trafień krytycznych. No ciężko to na razie oceniać, czy to jest dobre, czy nie, bo nie widzimy statystyk. Pojemność magazynka. Fizyczny żywioł. Obrażenie przy trafieniu w głowę. Tutaj mgielne i bossy. Każdy oddany strzał dodaje 2,6 szybkostrzelności na 1 sekundę. Efekt kumuluje się do 15 razy. Wow. Ile to jest 15 razy 2,6? Chyba dużo, co? LKM. Szybkostrzelny LKM. Pojemny magazynek. Drugi czas rozkręcania się. W ciągłym ogniu zaporowym. Dobrze, fajnie, że cię mam. I tu były jeszcze... A, właśnie to. Co to jest? Co? To jest pałka jakaś włóczęga. No pierwsze widzę. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zobaczymy. Jak mam, to już mam. Pewnie do księgi kolekcji na początek włożę, licząc na to, że dostanę coś lepszego później. Proszę bardzo, jest ocaleniec. Czachomiotka. No co prawda nie dla mnie. Premia do trwałości pułapki to jest jedna z ostatnich premii, jakie planuję powkładać sobie do oddziału. To jest, mam też karbowała. Nie jestem pewny, czy ja nie mam takiej snajperki. Gdzieś już ją widziałem. Może ją zdobyłem w poprzednim evencie. O, proszę bardzo, to jest ta ośka, o której mówiłem. Ale gdzieś też miałem shotguna, przepraszam, bo ja nie zauważyłem shotguna. Też mi gdzieś chyba wypadł. Czy ja już o nim wspominałem? Pozwólcie, że jeszcze wrócę na moment. Nie. Pomyliło mi się? Nie miałem shotguna? No może nie miałem. No dobra, nieważne zresztą. Pewnie przy kolejnym otwieraniu może mi wypadnie. A nie, jest, proszę bardzo, tutaj. Dwusów, okej. Okay. Wskaźnik trafień krytycznych, pojemność magazynka, natura, pojemność magazynka i obrażenia dla bossów. Krótkie serie. Szybkostrzelna broń, proszę bardzo. Dużych, średnich celów ze średniej odległości. Okej, okay, dobra. Ciekawe rzeczy mi powypadały. Część sobie zachowam, część nie. Chodźmy może zaproszę was. Jeśli macie ochotę zobaczyć moją księgę kolekcji, mam w tym po momencie 193 poziom. Tutaj mam tak. Na pewno tutaj mam dwie rzeczy. Także jedną. Nie wiem, która lepsza. Chyba ta lepsza ma wyżej podbite. Ile? Dobra, wrzućmy tą do przechowalni. Okej. Okay. Tutaj, no tu mam jeden. A, no to skoro tutaj łabędzia mam legendarnego, to oczywiście tego wrzucę tutaj. Bez najmniejszego problemu i zawahania. Snajperka tak, dokładnie tak samo. No chyba tej nie mam, skoro ona jest z wydarzenia. Muszę mieć jakąś podobną. Zastanawiam się nad tymi, czy je wrzucać, czy ich nie wrzucać, co? No jeszcze trochę event potrwa, może. Może wrzucę. Jak będzie później korciło, nie będę mógł spać po nocach. Mogłem wrzucić, mogłem mieć wyższy poziom w księdze kolekcji, a nie mam. Także już dokonałem tego. Pozostałych rzeczy oczywiście nie wrzucę, bo są legendarne. Także sobie je zachowam. No dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Przypomnę może jeszcze na koniec. Jeśli chcielibyście wspierać mój kanał, całkowicie za darmo, bez żadnych kosztów, to wystarczy, że przejdziecie w Fortnite w zakładkę łupy. Na dole macie zakładkę wesprzyj twórcę. Jak w nią wejdziecie i wpiszecie Ostex, to jest moja nazwa z Fortnite'a, i potwierdzicie, no to będziecie moim wspierającym. Bardzo wam za to dziękuję, bo wiem, że już sporo osób się zdecydowało. Jeśli ktoś nowy się zdecyduje, też mi będzie bardzo miło. No cóż,
Dzięki wielkie wobec tego, że byliście i że oglądaliście. Bo widzę, że mnie jeszcze stać na jedną lamę, ale poczekam, aż mi będzie stać na 10. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapeczka w górę i subskrypcja naprawdę, naprawdę bardzo mi pomogą. Życzę wam miłego dnia. Liczę na to, że widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa!